W miejscowości Borowa w gminie Przedbórz około godziny 16 doszło na skrzyżowaniu do zdarzenia drogowego, gdzie kierujący Alfą Romeo nie zastosował się do znaku stop i nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu Volkswagenem Crafterem. Crafter znalazł się w przydrożnym rowie, dachował. Następnie osoby, które podróżowały w busie, trafiły do szpitala z obrażeniami, z czego 7 z nich po przebadaniu wyszło z placówki. W szpitalu znalazł się również kierujący busem oraz podróżujący Alfą Romeo. W osobówce była jeszcze jedna osoba, która przed przybyciem służb oddaliła się z miejsca. Policjanci na miejscu wykonali wszelkie czynności, zabezpieczyli ślady i materiały, które zostali. Natomiast w dniu dzisiejszym, w godzinach porannych, do komendy policji w Radomsku zgłosił się mężczyzna, który ma związek z tym zdarzeniem i nie wykluczamy, że jest to osoba, która kierowała tym pojazdem.